Najlepiej byłoby kupić biurko z regulacją wysokości. Jest to może nie tyle trudne w dzisiejszych czasach, ile jest to rozwiązanie dosyć kosztowne. W przeciwnym przypadku należy stosować biurka te, które są standardowo oferowane przez sklepy, salony meblowe. A zatem biurka, których wysokość powierzchni roboczej znajduje się w okolicach 70 kilku centymetrów. I tutaj nie mamy żadnego pola manewru. Należy jednak pamiętać o tym, że zwłaszcza w przypadku osób wyższych powinny mieć one możliwość swobodnego umieszczenia nóg pod blatem. Dotyczy to w szczególności takich powierzchni roboczych, takich biurek, które są wyposażone albo w typowe biurowe szuflady, albo w szuflady na klawiaturę i mysz. Tutaj może być kłopot, albowiem podstawowa taka referencyjna pozycja ciała wymaga, aby uda w stosunku do bioder znajdowały się pod kątem przynajmniej 90 stopni. Lepiej jest, jak ten kąt jest nieco rozwarty, ale dla tych 90 stopni plus płaskiego ułożenia stóp na podłodze powinna być dostosowana wysokość biurka. W przeciwnym przypadku czujemy dyskomfort i nogi nam się nie mieszczą, podpierają półkę pod klawiaturę, gorzej się nam pracuje. Monitor powinien być ustawiony na wprost użytkownika i dodatkowo w ten sposób, aby górna krawędź obrazu na monitorze nie znajdowała się wyżej niż oczy użytkownika. Tak żebyśmy patrzyli na monitor na wprost, ewentualnie leciutko do dołu. No i tak jak w przypadku wspominanym już oświetlenia, na ekranie monitora nie powinny powstawać żadne odblaski. Ekran monitora powinien znajdować się na odległość przynajmniej wyciągniętej ręki. Te przepisy, oczywiście te wskazówki, dotyczą monitorów, które były stosowane pod koniec lat 90., wtedy kiedy powstawało nasze rozporządzenie dotyczące BHP na stanowiskach z monitorami ekranowymi. Jak pamiętamy, monitory te wówczas miały przekątną ekranu rzędu 14, 15, 17, co najwyżej cali. W tej chwili mamy do czynienia z monitorami dwudziestokilku calowymi, w związku z czym te odległości powinny być na ogół większe, ale zasady ustawienia monitorów pozostają te same. Oczywiście, że złe, niewłaściwe dostosowanie biurka, krzesła, ustawienia monitora, ustawienia innych elementów może wpływać na zdrowie użytkownika. Przede wszystkim będzie to zmęczenie wzroku, ale również rozmaite dolegliwości, które powstają w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego. Jeżeli monitor jest źle ustawiony, jeżeli plat biurka jest źle ustawiony, to natychmiast możemy poczuć dolegliwości w zakresie szyi, w obrębie szyi i obręczy barkowej. Również jedną z najczęstszych dolegliwości u użytkowników komputerów są problemy bólowe w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. To wszystko jest związane z faktem, że musimy się na przykład pochylać podczas pracy z klawiaturą. Sprawa nie jest tak bardzo oczywista, bo podstawową przyczyną powstawania tych dolegliwości jest złe widzenie. Jeżeli monitor stoi za daleko, jeżeli powstają na nim odblaski, jeżeli litery są zbyt małe, jeżeli jasność tego monitora jest niewłaściwa, to człowiek automatycznie się pochyla. On chce lepiej zobaczyć to, co zobaczyć ma. To jeżeli się pochyla, to nie korzysta ze wszystkich udogodnień, jakie daje mu dobre biurko, dobre krzesło, bo on musi to dobrze zobaczyć. Jeżeli dodatkowo potrzebuje okularów, a nie ma okularów w ogóle, albo ma okulary niedostosowane do tej pracy, bo trzeba tutaj wspomnieć, że okulary do pracy z komputerem to powinny być inne okulary niż okulary, których używamy na przykład do czytania. To jest proste, czytamy z odległości 20-30 cm, a monitor komputera obserwujemy z odległości 40-70 cm, więc ponieważ te odległości są różne też powinny być okulary.
niedostosowanie tych wszystkich wymagań powoduje, że właśnie się pochylamy i zaczynamy odczuwać dolegliwości.